Drogowskazy. To są drogowskazy. Cieszę się, że się słyszymy i mam nadzieję, że przed nami wspólna godzina. Z tej strony Aleksandra Galant. Przed nami wybory. Wszyscy mamy już tego trochę dosyć, bo to hasło pojawia się wszędzie. Ze wszystkich możliwych mediów i kanałów informacyjnych mówią do nas politycy. Mówią różne rzeczy w różny sposób. Ja tego komentować nie będę, bo jak wiecie, drogowskazy to jest przestrzeń wolna od polityki. To jest przestrzeń, w której nie ma hałasu, w której nie ma przekrzykiwanki i nie ma tych politycznych starć. Ale same wybory to jest zdecydowanie temat, który mnie interesuje. Wybory już 15 października. Tymczasem statystyki, mówiąc szczerze, są zatrważające, bo w Polsce frekwencja wyborcza nigdy nie była powodem do dumy. No może oprócz tego referendum dotyczącego wejścia Polski do Unii, ale to był jeden, jedyny taki przypadek. Pozostałe frekwencje orbitują gdzieś w okolicach 50%, co oznacza, że połowa nas nie za bardzo jest zainteresowana tym, żeby swój głos oddać i wpłynąć na to, co nam się tutaj dzieje. Ale okazuje się, że ta proporcja odnosi się bardzo mocno do kobiet, do młodych kobiet, kobiet w wieku od 18 do 34 lat, bo tylko mniej niż połowa młodych Polek deklaruje, że weźmie udział w wyborach. Jest to przerażające, bo ja się w tej grupie jeszcze mieszczę i dla mnie pójście na wybory jest czymś oczywistym. No, przez ulice Polski przetaczają się różnego rodzaju fale, strajki, protesty. Oznacza to, że nie wszyscy są zadowoleni z tego, jak sytuacja na różnych polach wygląda, a w sytuacji, kiedy możemy o tym zadecydować, to ich przy urnach nie ma i to jest niepokojące. I myślę, że właśnie z tego powodu na ulicach polskich miast można zobaczyć kampanię profrekwencyjną To Twój Wybór. Ona jest właśnie do tych młodych kobiet kierowana, a ja mam tę przyjemność, że opowie o niej przedstawicielka organizatora, czyli inicjatywy Głos Kobiet, Zosia Sanejko, która jest w studiu i będzie dzisiaj waszym i moim gościem. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Miło mi, że będę mogła z wami rozmawiać. Zosiu, oczywiście mogę mieć przygotowane pytania, całą długą listę, ale tak naprawdę powtórzę to, co już powiedziałam, bo to jest we mnie najbardziej i jestem przerażona tym, co pojawia się w waszej informacji, we wstępie, w takim wyjaśnieniu, czym jest kampania. Te dane dotyczące tego, że właściwie to co druga młoda kobieta nie jest za bardzo zainteresowana tym, żeby swój głos oddać, to jest dla mnie przerażające. No ja mam takie podejście, że zamiast być przerażona, to cię namawiam do tego, żeby coś robić. A ja żyję zawsze w takim przekonaniu, że zmienić nie można tylko tego, co było wczoraj. A to, co przed nami, nawet jeszcze 5 minut przed, zawsze można zmienić i można zmienić to podejście. I my to właśnie zamierzamy zrobić, dlatego uświadamiamy szczególnie młodym kobietom, że ich głos jest nieobecny, a przecież nie chcą tego. Młode kobiety są świadome swoich potrzeb, są świadome swoich praw, potrafią o nie głośno wołać, maszerując i tylko chyba nie zdają sobie może do końca sprawy ze swojej siły, ze swojej mocy, z tego ile ich jest, a jest ich bardzo dużo. Wspomnijmy, że młodych kobiet w tym wieku, o którym Olu wspomniałaś, to jest 3 600 000, tylko tych młodych kobiet. Więc jeżeli 2 miliony tych młodych, mądrych osób nie idzie na wybory, to co to znaczy? To znaczy, że oddają swój los z ogromnym zaufaniem, to byłoby miło, ale wtedy, gdyby to było całkowicie świadome, ja nie jestem pewna, czy jest to świadoma, źle mówię. Młode kobiety są świadome swoich decyzji, ale czy one, rezygnując z tego głosu, na pewno robią to z pełnym przekonaniem, że chcą oddać swój los tak naprawdę w ręce zupełnie często obcych osób, tak? Bo to ci, którzy pójdą, zadecydują w ich imieniu o wszystkich sprawach, które są dla nich najważniejsze. Trochę to wynika z tego, o czym powiedziałaś, że młode kobiety są zmęczone, że polityka to jest takie B, że nie chcemy o tym mówić. No tylko uświadamiajmy sobie, że ta polityka, której nie chcemy w swoim życiu, tak się nam wydaje, ona jest w naszym życiu obecna. Ona jest w naszym życiu obecna w każdej chwili. Ty tak pięknie powiedziałaś jeszcze zanim rozpoczęłyśmy nagranie, że warto zadać sobie pytanie, czym jest polityka i to, właśnie, co widzimy w telewizji, ci poważni, często przekrzykujący się panowie, ale też panie, oddajmy sprawiedliwość. Oj, tak. I te winę rozłóżmy równo, że to właściwie jest tylko jakiś wierzchołek góry lodowej, ale to są ci ludzie, którzy decydują o codzienności. O codzienności i o tych sprawach również najważniejszych. Ci ludzie w Sejmie i w Senacie, których my wybierzemy, lub nie wybierając, też wybierzemy, bo osoby, które się nie pojawią przy urnach, też zadecydują. Brak głosu też jest głosem. Te osoby będą podejmowały decyzje na temat naszych podatków,
czyli portfela, czyli tego, czy młoda kobieta się zastanawia, czy będzie stać ją na to, żeby wyjść z przyjaciółkami, czy będzie musiała odkładać na to, żeby jutro sobie kupić serek homogenizowany na śniadanie. Czy te kwestie, które są związane ze zdrowiem kobiet, czy chcemy, tak jak my mówimy w naszej kampanii, obserwować kolejne samobójstwa młodych ludzi, czy być spokojnym o to, że mądrzy ludzie zadecydują, żeby odpowiednią kwotę przeznaczyć na psychiatrię dziecięcą i o te młode osoby zadbać, szczególnie w kryzysie, po pandemii, po tych wszystkich ciężkich sytuacjach, które na nich spadły akurat w najważniejszych momentach kształtowania się ich osobowości. I to wszystko jest polityka. Polityka to znaczy podejmowanie decyzji w kwestiach, które nas wszystkich dotyczą. I też sobie tak rozmawiałyśmy, że o ile nie wyobrażam sobie, że którakolwiek z nas chce wyremontować dom i zatrudnić ekipę i nie zapyta znajomych, nie sprawdzi, jakie mają ceny, czy są rzetelni, czy nas nie okradną, czy nie porzucą pracy w środku, bo to jest nasz dom i chcemy w nim mieszkać i czuć się w nim bezpiecznie, no to takim samym naszym domem jest kraj, w którym żyjemy. Dlatego nie wyobrażam sobie, że możemy nie sprawdzać, komu go powierzymy, kto nam go umebluje. W kampanii pojawia się też takie zdanie, ono jest przez was rozbrajane i właściwie to samo przed chwilą zrobiłaś, to jest to sformułowanie, mnie to nie dotyczy. I to chyba nie ma tak, że nas to nie dotyczy, no bo tak jak mówiłaś, ktoś nam mebluje dom. Ktoś nam mebluje dom i my, przygotowując tę kampanię, ponieważ tak samo na początku nas to przeraziło, że tak bardzo wiele kobiet rezygnuje ze swojego prawa wywalczonego przez nasze prababki. Polki mają od ponad 100 lat. 1918 to tak. Chyba było, albo 17, ale 18. Chyba 18. Ponoć Aleksandra Piłsudska była bardzo zaangażowana w to, żeby marszałek się przychylił do tego pomysłu. Ukłon za wiedzę historyczną. Natomiast no, Polki właśnie mają ponad 100 lat, mają prawa wyborcze. Co prawda niektórzy politycy uważają, że należy im je odebrać i jeśli o to nie zadbamy, to kto wie. Polki czasami z niego nie korzystają. I zadaliśmy sobie pytanie, dlaczego? Dlaczego tak jest? Zrobiliśmy bardzo pogłębione badania jakościowe, rozmawialiśmy z młodymi kobietami i usłyszeliśmy, że po pierwsze one się czują pominięte. One nie wierzą, że ich głos może coś zmienić. Chyba nie mają świadomości, jak wiele ich jest. Po drugie, są zawiedzione i trudno zdobyć ich zaufanie. One często nie ufają. Brakowało im też, i to szczęśliwie już stało się trochę nieaktualne od momentu, kiedy robiliśmy badania. Często nam mówiły, nie ma kobiet na listach, nie ma młodych kobiet. No i okazało się, że ta informacja już przebiła się. I w zasadzie ja tutaj bardzo się podkreślam, że my żadnej opcji, żadnego komitetu i żadnego kandydata nie rekomendujemy. Pozostawiamy to Polkom, pozostawiamy to naszym odbiorczyniom, żeby same decydowały. W końcu nasza kampania nazywa się to Twój Wybór. Ale prawdą jest, że na wszystkich listach są kobiety. Są kobiety, dużo. Też to sprawdzałam, bo nie ukrywam, podeszłam do tego w taki sposób, że spodziewałam się bardzo dużej dysproporcji między listami, a okazało się, że wcale nie, że to zmieniło. Są wahnięcia powiedzmy o jedną osobę na liście, a tak to mniej więcej ta połowa, 40% do 60% to jest zachowane. I to jest pierwsza odpowiedź na to, co również na taką wątpliwość, którą też wyrażały często młode kobiety. No chodziłyśmy, walczyłyśmy i to nic nie dało. Byłyśmy, wychodziłyśmy na protesty z parasolkami i to nic nie dało. No nie, to nie jest prawda. Dało, choćby to, co mówisz, że jest dużo więcej kobiet na listach, że one mają dużo bardziej widoczne pozycje, że bardzo zmieniła się świadomość społeczna, że w programach nikt nie pozwoli sobie nie dotknąć kwestii kobiet i to się zmieniło. Tylko teraz trzeba to dokończyć, a dokończyć można tylko przy urnie. Najważniejszym narzędziem do tego jest długopis na karcie wyborczej. Cieszę się, że ci się podoba. Podarowałam ci symbol naszej kampanii, to jest różowy długopis. To jest nasze maleńkie narzędzie do dokonywania ważnych, pełnych mocy decyzji. I kontynuując ten wątek badań i tego, że zapytaliśmy kobiety dlaczego i że często odpowiadały nie mam na kogo. Nie mam na kogo głosować. Zaczęliśmy, no to było trudne wyzwanie, żeby stworzyć taki koncept kreatywny, taką komunikację w reklamie, znaczy w reklamie, no to trudno używać słowa reklama do tej kampanii, ale w naszym wyrazie, w naszych realizacjach, żeby w takim razie przebić się przez tę barierę. Przygotowaliśmy kilka i ogromną pokorą musieliśmy się wykazać, ponieważ bardzo wiele tych, które nam się podobały, kobiety odrzucały i okazywało się, że wcale nie są dla nich ważne. Ale jeden zarezonował po prostu, zadzwonił jak dzwonek. Kiedy powiedzieliśmy, nawet jeśli uważasz, że nie masz na kogo głosować, to masz na co?
masz na co. Masz na taką albo inną drogę do realizacji twoich potrzeb, taką, a nie inną drogę do odpowiedzi na twoje wątpliwości czy niepokoje. I tak naprawdę postawienie tego krzyżyka w kwadraciku wyborczym, wyobraź sobie, że nie stawiasz przy takim czy innym człowieku. My ci nie mówimy do kogo i na kogo, tylko na takie czy inne rozwiązanie. I tutaj kobiety zareagowały bardzo żywo, powiedziały tak, to jest prawda. To są kwestie, które są dla nas ważne. Mówimy, dobrze, to powiedzcie nam, jakie kwestie. I tu bardzo, bardzo dogłębnie i precyzyjnie wraz z kobietami układaliśmy listę tych haseł, które okazały się dla nich ważne. Te, które były również w badaniu ilościowym, okazały się najbardziej istotne dla kobiet. Pojawiły się w naszym spocie, pojawiły się na naszych plakatach, pojawiły się na dużych billboardach. Ale jest tych haseł więcej. One są na przykład na naszej stronie internetowej, również w formie takiego generatora, angażującej formy. Zachęcam słuchaczki, żeby sobie sprawdziły, ponieważ tam można wybrać obszar, który cię interesuje, wybrać hasło, które dla ciebie najbardziej jest istotne, najbardziej wyraża twoje przekonania, nawet kolor grafiki i w ten sposób stworzyć własną grafikę, która naprawdę będzie wyrażała twój powód, dla którego warto wybrać między jednym a drugim, warto pójść na wybory i taką grafikę, takie hasło można wtedy wydrukować, można je umieścić na swoich mediach społecznościowych, do czego oczywiście ogromnie zapraszam i zachęcam, żeby zamiast być przerażonym, to włączyć się w działania i namawiać tym sposobem swoje siostry, przyjaciółki, koleżanki do tego, żeby jednak skorzystały ze swojego prawa. Mam nadzieję, że w drugiej części naszej rozmowy będziemy mówić właśnie o tym, jakie obszary są dla kobiet szczególnie ważne i w ten sposób trochę naświetlimy to, że rzeczywiście ta polityka to nie jest tylko plakietka, tylko kryje się za tym całkiem sporo spraw, które dotyczą nas bezpośrednio. Ale na zakończenie tego fragmentu naszego spotkania chciałam cię zapytać o to, dlaczego my nie głosujemy dla siebie, bo ja też często spotykałam się i słyszałam takie hasła kobiet, które mówią, że ja głosuję dla moich wnuczek, ja głosuję dla moich córek, ja głosuję, żeby, nie wiem, moja mama mogła, nie wiem, mieć godną emeryturę albo mogła mieć dostęp do najnowszego leczenia. I oczywiście te wszystkie hasła są dobre, bo to są powody, żeby głosować, ale dlaczego my nie głosujemy dla siebie? Ja myślę, że twórcy tych haseł wyszli z takiego bardzo poprawnego przekonania, bo to też wychodzi, pojawia się w badaniach, że kobiety są bardzo empatyczne. I o ile potrafią zrezygnować czasami z tego, co jest dla nich ważne, to przemawianie do nich interesem, potrzebami ich najbliższych bardziej ich chwyta za serce. Takie jesteśmy. Więc myślę, że to z tego powodu twórcy tych akcji, o których wspominasz, do nich się odwoływali. Bardzo się cieszę, że tak mówisz, bo ja spojrzałam na to z perspektywy nie pełnej szklanki, tylko pustej. Ty podkreśliłaś to, że jesteśmy empatyczni, myślimy o innych, a ja sobie pomyślałam, dlaczego nie myślimy o sobie? Słyszałam o takich wynikach. To jedna z zaprzyjaźnionych kampanii, która dopiero niedawno się teraz pojawiła, kilka dni temu, bo warto wspomnieć, że takich kampanii namawiających kobiety do pójścia na wybory zorganizowano w tej chwili naprawdę wiele. Chcę podkreślić, że wszystkie się wzajemnie widzimy w sposób niezwykle życzliwy. Nie konkurujemy, ale wspieramy, działamy komplementarnie. Cieszymy się, że koleżanki z innych organizacji też podnoszą ten temat. I w jednej z takich akcji słyszałam, że w krajach, w których rządzą kobiety, jest znacznie większe zainteresowanie rządzących i, nie wiem, parlamentu właśnie kwestiami związanymi z opieką. Pewnie to wynika również z tego, że my w większości przypadków osobami starszymi w rodzinie, dziećmi, opiekują się kobiety. I ten silna potrzeba zadbania o słabszych jest w nas, taka wrażliwość jest bardzo ważną cechą. To jest dobra cecha i ją też trzeba pielęgnować. O tym, dlaczego kobiety nie chcą głosować i właściwie dlaczego warto to zmieniać, opowiada Zosia Sanejko z inicjatywy Głos Kobiet. To jest inicjatywa, która jest odpowiedzialna za kampanię profrekwencyjną To Twój Wybór. Celem tej kampanii jest zwrócenie uwagi młodych kobiet na to, że pójście na wybory to nie jest zajęcie się polityką, która brzmi obco, która brzmi nieswoje i trochę odpychająco, tylko to jest wzięcie swojego losu w swoje sprawy. I tak właśnie jest. A jakie są te sprawy, które kobiety najbardziej interesują, na które one wbrew pozorom mają realny wpływ. O tym mam nadzieję, że z Zosią będziemy rozmawiały w drugiej części naszego spotkania, do którego wysłuchania już teraz was zapraszam. Zatem mam nadzieję, że słyszymy się za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
Drogowskazy. Rozmowy o życiu. Drogowskazy wracają na naszą antenę. Skład w naszym radiowym studiu jest niezmienny. Przy mikrofonie Aleksandra Galant, a co najważniejsze, waszym i moim gościem w dalszym ciągu jest Zosia Sanejko z inicjatywy Głos Kobiet, z którą rozmawiamy o kampanii To Twój Wybór, która ma zachęcać kobiety, niezależnie myślę, że od wieku, ma zachęcać kobiety do tego, żeby poszły na wybory, żeby oddały swój głos i żeby wpłynęły na to, co się w kraju dzieje i w jakim kierunku to wszystko zmierza. Niezależnie od poglądów, po prostu zróbmy tak, żeby nie mieć do siebie żalu, że coś zostało zaniedbane. W tej części naszej rozmowy się chciałam skupić na tym, co dla kobiet jest szczególnie ważne, na co one zwracają uwagę, na co my wszystkie możemy zwrócić uwagę, na przykład przeglądając programy wyborcze, bo każda partia czy każdy zarejestrowany komitet, który w wyborach startuje, taki program opublikował. Ale Zosia zwróciła mi uwagę na oczywistą rzecz, że nie warto patrzeć na różne zagadnienia w taki sposób, to jest ciekawe dla kobiet, to jest ciekawe dla mężczyzn, to jest różowe, to jest niebieskie i tak dalej. Wcale nie, bo te sprawy, które dzieją się w kraju, są dla nas wszystkich po prostu tak samo istotne, bo jesteśmy obywatelami tego kraju. Dokładnie tak. Jesteśmy obywatelkami tego kraju, dlatego istotne wśród praw, oczywiście tylko jakoś bardziej przynależnych kobietom, chociaż powiedziałabym, że prawa reprodukcyjne są prawami kobiet, ale przecież mężczyzn też dotyczą. Wszystkich nas dotyczą te wszystkie sprawy. Myślę w tym momencie o tym, że partnerzy również przeżywają kwestie, które dotyczą ich bliskich kobiet. A to jest bardzo ciekawa sprawa. Rzeczywiście w tym wypadku to mężczyźni są całkowicie pominięci z kwestii dotyczącej praw reprodukcyjnych. Oni się tutaj w ogóle nie pojawiają ani na poziomie decyzyjnym, ani też na poziomie odpowiedzialności późniejszej prawnej. A chcemy, żeby nas wspierali i często nas wspierają. Dlatego to chcę podkreślić, że prawa kobiet to są prawa człowieka. Dlatego kobiety są zainteresowane oczywiście swoim zdrowiem i w naszym spocie pojawia się kobieta, która jest w zaawansowanej ciąży i mówi o tym, że chciałaby czuć się bezpiecznie, żeby o jej życiu nie decydowała klauzula czyjegoś sumienia, tylko jej prawo do życia, jej prawo do ochrony. I to jest istotne niezwykle. Kobiety nie powinny bać się w takich sytuacjach, tylko czuć się zaopiekowane. Ale kolejnymi również istotnymi elementami, obszarami życia, które dla kobiet są bardzo ważne, to jest właśnie kwestia bezpieczeństwa. W naszym spocie pojawia się młoda kobieta, która mówi, że nikt jej nie pytał, czy ona chce, żeby Polska była bezpieczna w Unii Europejskiej, czy osamotniona. A ona chce, żeby ją o to zapytać. I takim pytaniem jest karta wyborcza, kiedy ona decyduje, kogo będzie wybierała. Czy będą to ludzie, którzy o to zadbają. I kolejny bardzo ważny dla kobiet obszar, to jest obszar, który dotyczy czasami ich samych, czasami ich bliskich. To jest kwestia na przykład psychiatrii dziecięcej, samobójstw, które się wśród młodych ludzi zdarzają. Młode kobiety są bardzo empatyczne, rozglądają się wokół siebie, widzą znajomych, bliskich, widzą, co się dzieje. Ale też dla młodych kobiet jest tak samo ważne i dla wszystkich kobiet to, co jest ważne dla nas wszystkich. To, czy w portfelu mamy taką kwotę, która pozwala nam na godne życie i takie mamy hasło, godne życie, czy życie do pierwszego. Młode kobiety chcą móc urządzić sobie swoje życie w swoim domu, w swoim mieszkaniu. Bardzo boją się tego, że staną w sytuacji, w której będą musiały wrócić do rodziców. Traktują to jak jakiś rodzaj porażki. W ogóle młodzi ludzie tak do tego podchodzą, a jest to coraz częściej ich losem. Taką zabawną, czy smutno zabawną obserwacją było to, że kiedy kobiety w jednym z badań stwierdziły, że kiedyś rozmawiały, wymieniały się informacjami, gdzie na jakiej platformie zakupowej jest fajna sukienka, a w tej chwili wrzucają sobie informacje o promocji na przykład na brzoskwinie albo na serek. Ale one tak nie chcą, bo one są młode i one powinny w tym momencie cieszyć się życiem, nie myśleć o tym, czy im starczy. Więc obszar taki ekonomiczny to też jest bardzo ważny obszar dla młodych kobiet, tak jak dla wszystkich. Więc tak jak powiedziałam, chyba te najważniejsze obszary to jest zdrowie, to są kwestie ekonomiczne, ale to są też kwestie godnościowe. To jest to, żeby kobiety czuły, że nie są uciszane, że ich głos się liczy. I dlatego na naszych torbach bawełnianych, którymi obdarzamy młode kobiety, jest napisane, czy twoje życie w twoich rękach, czy w cudzych łapach. Weźmy sprawy w swoje ręce, bo nie lubimy, żeby ktoś za nas decydował. My czasami nawet zdarza się, że potrafimy w jakiś sposób zrezygnować z czegoś, co jest dla nas ważne.
ale wtedy, kiedy to my same podejmujemy taką decyzję, a nie kiedy się nas do tego zmusza. To jest paradoks, prawda, że z jednej strony, tak jak mówiłaś, nie lubimy i nie chcemy być pomijane, a z drugiej strony jest to poczucie, że mój głos nic nie zmieni, że to nic nie da, więc to jest takie samodzielne wykluczenie się z tej Dokładnie sprawy. Dokładnie tak, bardzo to dobrze nazwałaś. Samodzielne wykluczenie, na które kobiety nie zasługują, nie powinny sobie tego robić, bo jak też mówimy w naszym spocie, jest nas miliony. I nasz głos bardzo się liczy. Jeśli 2 miliony z tych 2 milionów, które nie chodzą wtedy teraz na wybory, choćby połowa uwierzy w naszą, a wierzę, że więcej, usłyszy nasze wołanie, że to jest twój wybór i że idź na wybory, to pomyślmy sobie, jaką to będzie miało moc. Taką kwestią, która właściwie zawsze mówi się, że ona jest bardzo istotna dla kobiet, ale wydaje mi się, że ona też tutaj łączy to, od czego zaczęłyśmy tę część naszej rozmowy, że to są po prostu prawa ludzi, niezależnie czy kobiety, czy mężczyźni, to jest kwestia edukacji. Po pierwsze dlatego, że tu dotykamy tego wątku empatycznego, no bo to jest edukacja prawdopodobnie dla dzieci, żeby one mogły chodzić, nie wiem, do szkół, żłobków, przedszkoli bezpłatnych, ale też bardzo dobrych, a z drugiej strony to jest kwestia takiej własnej edukacji, żeby no, dostęp do tych, nie wiem, studiów podyplomowych, żeby on po prostu był i żeby były jakościowe rzeczy i co najważniejsze, żeby one mieściły się w jakiejś puli finansowej, bo ja sama niedawno kończyłam studia podyplomowe i no, nie ulega wątpliwości, że to jest spory wydatek. A w momencie, w którym jeszcze trzeba się utrzymać, wynająć mieszkanie, to jest spory wydatek, ale też po pierwsze, żeby ta edukacja była dostępna, żeby nas było na nią stać, ale też, żeby ona była wolna od wpływów innych niż tylko naukowy. Chodzi mi o to, że decyzje, które są związane z takim, a nie innym, nie wiem, awansem, decyzje o wyborze takiego czy innego programu naukowego powinny być kierowane wyłącznie, i chcemy tego, kwestiami merytorycznymi. A to już dotyczy i młodych naukowczyń, i studentek, które mają prawo głosu i głosują. Edukacja dotyczy młodych mam, to też jest ta grupa, o której mówimy, które naprawdę nie chcą, żeby szkoły były niedoinwestowane, a ich dzieci zamiast mieć kolejną ciekawą lekcję, przeczekiwały na zastępstwach, bo są wakaty. To są wszystko kwestie, których jeśli mamy, którym na tym zależy, nie wybiorą odpowiednich ludzi, takich, których im odpowiadają. Znowu, nie mówię kogo, ale jeśli któraś z nich wybierze kwestię ważną edukację, to powinna się nad tym zastanowić, powinna się temu przyjrzeć. Kto proponuje najlepiej? Kto proponuje najciekawszą, najbardziej dla niej wiarygodną opcję? Tak, edukacja jest bardzo ważna. To też jest ważne, o czym mówisz, że często jest tak, że trochę głosujemy na twarze i nazwiska, a jednak nad tymi programami wyborczymi powinniśmy się pochylić. Warto też spojrzeć w latarnika wyborczego, który od niedawna jest zaktualizowany, jest dostępny. To już dotyczy oczywiście wszystkich wyborców, którzy chcą podejść do tematu świadomie, że rzeczywiście warto zwrócić uwagę na te zagadnienia, które są najważniejsze. Ty też poruszyłaś bardzo ważny wątek w taki trochę zawoalowany sposób, mówiąc o szklanym suficie. Szklany sufit jest zjawiskiem, którego bezpośrednio żadna partia nie omawia w swoim programie, ale ci politycy mają wpływ na to, czy ten szklany sufit zostanie wreszcie przebity. Są dane statystyczne, których ja w tej chwili nie przytoczę, które mówią o tym, że coraz więcej kobiet, nie na zasadzie parytetu, tylko na zasadzie docenienia kompetencji, w uznaniu kompetencji, piastuje stanowiska kierownicze w firmach, że te stanowiska dyrektorskie coraz częściej zajmują kobiety. I świetnie się w tym sprawdzają. Ja przez wiele lat zresztą też byłam na stanowisku kierowniczym i wiem, że absolutnie nie brakowało mi kompetencji do tego, ani nie tylko kompetencji intelektualnych, jak również tych zarzucanych nam czasami braku kompetencji emocjonalnych. Nie potrafimy być asertywne czy zdecydowane. Nic z tych rzeczy. Jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo dobrze przygotowane, a nawet myślę, że firmy zarządzane przez kobiety radzą sobie bardzo dobrze, dlatego że kobiety potrafią zajmować się paroma rzeczami jednocześnie. No tak, i jeżeli nie będą o tym decydowały kobiety, jeżeli nie będą miały swojego udziału, mało tego, jeżeli będziemy dawały sygnał, że nasz głos, nam nie zależy na tym, żeby wybierać, bo my żyjemy czym innym, to będziemy utwardzać taki stereotyp, że proszę sobie swojej ślicznej główki nie zajmować takimi poważnymi sprawami. Proszę tam się zająć tym, jak tą śliczną główkę ufryzować. No przecież my nie chcemy, żeby być tak traktowane. Nie znosimy, kiedy ktoś nam mówi, że mamy być cicho, a w tym momencie jesteśmy cicho.
No bo jeżeli nie ma naszego głosu, to znaczy, że jesteśmy cicho. I bardzo, bardzo bym chciała, żeby kobiety właśnie uświadomiły sobie to, że możemy oddać głos przy urnie. Jeszcze jedna rzecz, to jest bardzo trudny temat, dlatego że on już bardzo takie preferencje polityczne zahacza, ale to też świadczy o tym, że kobiety są zaangażowane nie tylko w takie, powiedziałabym, przyziemne sprawy, ale widzą to, co się dzieje na arenie politycznej, na arenie międzynarodowej, bo co trzecia kobieta, tak wynikało z badań, zwracała uwagę, że ona chce żyć, mieszkać w państwie sprawiedliwym i demokratycznym. I abstrahując oczywiście od tego, co która partia w tym zakresie proponuje, to wydaje mi się, że mówimy tutaj o sytuacji związanej z sądownictwem, która przecież dla wielu z nas, oby jak najwięcej, w pewien sposób pozostaje abstrakcyjna, bo my nie mamy z tym na co dzień do czynienia, ale mimo wszystko chcemy, żeby to było transparentne, żeby to było jasne, żeby to było poukładane, no i chyba przede wszystkim, żeby to było niezależne. No zdecydowanie tak. To jest taki pozorny spokój, kiedy mówimy, ja nigdy nie będę miała do czynienia nic z sądownictwem, bo cóż, no skąd ja? I nagle się okazuje, że nie wiem. Pobożne życzenie. Dostajemy spadek, albo mamy wypadek samochodowy, albo ktoś nam okradł mieszkanie i w tym momencie spotykamy się z sytuacją, w której nam się sprawiedliwość należy i chcielibyśmy, żeby ona była realizowana w sposób taki, który w najmniejszym stopniu nie jest spaczony tym, że ktoś ma takie czy inne preferencje, takie czy inne znajomości, żeby to było kompletnie niezależne od wpływów niczyich, oprócz tej ślepej Temidy. Tak samo zresztą, to samo dotyczy zdrowia. Nam się też wydaje, że będziemy zawsze zdrowej, że przecież kwestie, nie wiem, ochrony zdrowia i tego, czy nam na nie starczy pieniędzy, to jest tylko i wyłącznie, dotyczy pewnie, nie wiem, starszych osób. Tymczasem chorują wszyscy i chorują też nasi bliscy. To kosztuje. I to niestety czasami bardzo dużo kosztuje. Więc dobra, dostępna dla wszystkich ochrona zdrowia to jest bezpieczeństwo naszych bliskich. Na sam koniec chciałam cię zapytać o to, o czym między wierszami rozmawiamy od samego początku tego spotkania, ale no, nie powstrzymam się od zadania tego pytania wprost. Mianowicie, dlaczego skoro mamy tak wiele potrzeb, kobiety mają tak wiele spostrzeżeń, dlaczego my odbieramy sobie sprawczość? Nie chodzi mi nawet o to, dlaczego nie idziemy do urny, ale dlaczego uważamy, że to wszystko, o czym myślimy, jest nieważne? Czemu nie, tak my nie jest? Myślimy, że to jest nieważne. Ja nie sądzę, że młode kobiety myślą, że to jest nieważne. Młode kobiety, ja nie jestem już młodą kobietą, chociaż zdecydowanie czuję się młodą kobietą, bo to jest przecież nie jest kwestia lat. Ale młode kobiety są dosyć bezkompromisowe. To jest pewnie cecha młodości, że nie idziemy na kompromisy. Jest albo tak, albo tak. Jak nie ufam, to nie oddam. A czasami, ja nie chcę powiedzieć, wiem, że jest takie sformułowanie zgniły kompromis, natomiast bardzo, bardzo mi się spodobała metafora, którą kiedyś usłyszałam, nie moja, więc uczciwie mówię, to nie moja, dotycząca wyboru partii politycznej, czy no swojego kogoś, na kogo wybieramy, że to jest trochę jak tramwaj. My byśmy chcieli, żeby ten tramwaj przywiózł nas do domu, do sypialni, na drugie piętro, pod samo łóżko. Czyli żeby był tak dokładnie, idealnie według naszych oczekiwań. Takiego nie ma. Warto poszukać, który dowiezie nas na najbliższy przystanek i nawet jeśli mamy troszeczkę dojść. Ważne, żeby był jak najbliżej nas, bo jeżeli nie wybierzemy żadnego, to będziemy stać na tym przystanku, zmokniemy, zziębnięte i nigdy nie dojedziemy do żadnego celu. Dlatego ja namawiałabym do tego, żeby w tym przypadku patrzeć pragmatycznie, uwierzyć w to, że jeżeli nas jest... Was, młodych kobiet, bo ja już nie jestem w tej grupie, ale jest ona dla mnie bardzo bliska. Jest ponad 3,5 miliona. No to my naprawdę mamy moc. Naprawdę mamy moc i wyraz tej mocy to jest właśnie ten jeden znaczek. Ale poza tym, ja bym jeszcze namawiała do jednej rzeczy. Nie patrzmy na wybory jak na jakiś taki smutny obowiązek, na jakieś siermiężne wydarzenie. Spójrzmy na to inaczej. Spójrzmy na to w ten sposób, że umawiamy się z przyjaciółkami, że idziemy razem, że pstrykamy różowymi długopisami, stając w kolejce. Ja mój na pewno wezmę. Do komisji wyborczej. Że idziemy potem na dobre ciacho i myślimy, zrobiłyśmy coś dobrego dla siebie wzajemnie, dla siebie samych. Że jest to święto, bo to jest święto. I naprawdę, przyznam szczerze, nie docierają do mnie argumenty, ale bo ja już miałam wtedy zaplanowany wyjazd, ale bo ja miałam... Wybory nie wypadają nagle. O terminie wyboru wiemy dużo, dużo wcześniej i naprawdę można sobie ten jeden dzień raz na 4 lata poświęcić, przeznaczyć, oddać sobie samej dla swojego dobra.
Poza tym możliwość zagłosowania poza swoim miejscem zamieszkania jest i to się robi bardzo prosto. Bardzo prosto. Mój przyjaciel ostatnio, mówimy o kobietach, ale to dotyczy wszystkich, mój przyjaciel ostatnio wrzucił zdjęcie, że on ma już prawo do głosowania w Tokio, gdzie będzie akurat 15 października. Ja sobie też wzięłam prawo do głosowania, pobrałam ze swojej gminy, to bardzo naprawdę i to zajmuje 5 minut, nawet nie wiem czy tyle. I takie zaświadczenie o prawie do głosowania można wykorzystać później w każdym miejscu. Tylko nie wolno zgubić. Duplikatu nie wydają. I poza tym, jeśli się na przykład później zmieni decyzję i chce się jednak w swojej macierzystej komisji głosować, to też trzeba je mieć, bo się już jest wykreślonym. To warto pamiętać. Ponieważ wybieram się pracować jako osoba zaufania i ponieważ nie wiem jeszcze, gdzie będę najbardziej potrzebna, to pobrałam takie zaświadczenie, żeby wtedy móc jednocześnie zagłosować. To jest bardzo proste, ale też powiem szczerze, że bardzo często, ja pracowałam wiele razy w komisji wyborczej, bo uważam, że to też jest bardzo ważny taki obowiązek społeczny pomagania sobie w tym naszym wspólnym dziele, w tym wspólnym święcie. I często były przeceniane były przez młodych ludzi szczególnie świadomość tego, że to nie jest tak, że ktoś za nimi pójdzie, sprawdzi, to trzeba sobie dopilnować wcześniej, co najmniej ze tydzień, dwa tygodnie w tej chwili są do wyborów, sprawdzić, czy wiem, gdzie mam głosować, czy mam zaświadczenie i tak dalej. Zróbmy z tego święto, dziewczyny, bo tak mówimy takim smutnawym głosem o tym. Nie chcę, żeby myśleć o tym tylko i wyłącznie, że to jest obowiązek, chociaż tak jestem przekonana, ale to jest przede wszystkim prawo. To jest prawo nasze i cieszmy się tym prawem. Zróbmy z tego święto. Idźmy, mówię, z przyjaciółkami, zabierzmy koleżanki, sąsiadki, osoby, z którymi chcemy świętować i niech to będzie fantastyczny dzień wspólny. Zwłaszcza, że jest to niedziela, niedziela październikowa. Nie mam pojęcia, jaka będzie wtedy pogoda, ale wydaje mi się, że jeszcze wtedy nie powinno być jakoś tak fatalnie, jak mogłoby być pod koniec listopada, więc ten dzień naprawdę jest do wygrania i teraz też sama... Nawet jeśli będzie padał deszcz, to weźmy parasolki. No tak naprawdę im dłużej rozmawiamy, tym okazuje się, że naprawdę nie ma żadnego pretekstu, żeby nie iść na wybory, bo z tego co wiem, nawet w szpitalach można głosować. Wszędzie można głosować, wszędzie można zadbać o to, żeby głosować, a jeszcze będę bardzo namawiać do tego i zachęcać, bo każda z nas może coś zrobić w tej chwili, żeby ze sobą rozmawiać. Zobacz, my rozmawiamy ze sobą, bardzo mi jest miło, że rozmawiamy i jeszcze do tego w przesympatycznym towarzystwie słuchaczy. Rozmawiamy i to nie jest coś wstydliwego, że rozmawiamy o wyborach. To nie jest coś, o co nie można zapytać. Ja ostatnio miałam przesympatyczną rozmowę z młodą kobietą, z którą się spotkałam w takich quasi-zawodowych okolicznościach i zapytałam ją, czy idzie na wybory i się nie wybierała. I zaczęłyśmy rozmawiać, po prostu rozmawiać, życzliwie zadawać pytania, dlaczego, a czy to jest dla niej ważne, a czy tamto jest dla niej ważne. Skończyła się ta rozmowa tym, że zmieniła zdanie i postanowiła pójść. To jest ogromny sukces. Każda taka osoba, która to zrobi dla siebie, nie dla mnie, dla swojego synka. Dla mnie to jest wielka satysfakcja, więc rozmawiajmy w ten sposób ze swoimi znajomymi, koleżankami. Nie wahajmy się, że to jest jakaś niezręczność zapytać, czy ktoś będzie szedł na wybory. My lecimy jednym samolotem. Wszyscy. I jeżeli on będzie leciał bezpiecznie, to jest to nasza wspólna sprawa. Jeśli ktoś w nim będzie robił rzeczy, które nie służą temu, to wszystkim nam się może stać nieszczęście. A tego kogoś nie da się wyprościć z lecącego samolotu no i dopóki właśnie nie dolecimy do celu, to tak już będzie. Więc jedyne, co można zrobić, to postarać się go namówić, żeby na przykład, nie wiem, nie korzystał z ja zawsze proszę o to, żeby ktoś nie korzystał z elektronicznych urządzeń, jeżeli taka jest prośba załogi. Więc tak samo mamy prawo prosić naszych sąsiadów siedzących na fotelu obok w tym naszym kraju, żeby dla siebie, dla nas wszystkich tego dnia poświęcił troszkę. Bardzo dużo metafor w trakcie dzisiejszej rozmowy, bo były i tramwaje, i samoloty, i ekipa remontowa. Przepraszam, ale pomyślałam sobie, że to jest bardzo na miejscu, dlatego, że to pokazuje, że to są sprawy, które dotyczą nas naprawdę bezpośrednio i odniesienia możemy znaleźć właściwie wszędzie. Tych punktów odniesienia i płaszczyzn dotyczących wyborów, które mogą przekonać nas wszystkich, nas wszystkie do tego, żeby oddać swój głos, poszukuję razem z Zosią Sanejko, z inicjatywy
inicjatywy Głos Kobiet. Rozmawiamy o wszystkim, co jest dla nas ważne, o czym możemy zadecydować, co jest w naszych rękach. W naszych rękach jest dużo, nie tylko ten różowy długopis, którym możemy zagłosować, ale w naszych rękach jest takie poczucie sprawczości, że jednak mamy wpływ na to, co się w tym kraju dzieje, niezależnie, którą ze stron opcji politycznej wybieramy. Przed nami jest jeszcze jedna część naszej rozmowy i mam nadzieję, że właśnie wtedy porozmawiamy o tym, co możemy wszyscy robić. Do wyborów zostało jeszcze trochę czasu, zostało jeszcze kilka dni. Co możemy robić, żeby nie agitować? Ta niechęć związana z rozmowami o polityce wynika z tego, że one bardzo często mają taki napastliwy ton. Mają ton rozliczania kogoś, przekonywania, namawiania, negowania to, co on mówi. Tymczasem okazuje się, że o polityce jako po prostu o sferze podejmowania decyzji da się rozmawiać, dyskutować i nie agitować. I tego nie będziemy na tej antenie robić na pewno. Także w trzeciej części tego spotkania, która jest jeszcze przed nami, już teraz zapraszam was do tego, żeby jej wysłuchać. Do usłyszenia, Aleksandra Galant. Drogowskazy. Rozmowy o życiu. Przed nami finał dzisiejszego spotkania w Drogowskazach. Ja się nazywam Aleksandra Galant. W dalszym ciągu mam wielką przyjemność gościć dzisiaj Zosię Sanejko z inicjatywy Głos Kobiet, która opowiada o kampanii Twój Wybór, ale tak naprawdę rozmawiamy też o tym, dlaczego warto na wybory chodzić i dlaczego tak duży odsetek młodych kobiet tego nie chce robić, bo to jest praktycznie połowa. Rozmawiałyśmy o tym, co jest dla nich ważne, na co warto zwracać uwagę i dlaczego polityka to nie są tylko przekrzykiwanki z telewizora, ale to są też realne decyzje, które wpływają na to, jak żyje, w jaki sposób to się dzieje. Teraz przejdźmy do działania. Ty, Zosiu, już działasz intensywnie. Wielokrotnie mówiłaś o tym, że warto rozmawiać ze swoimi koleżankami, dziewczynami w pracy, z sąsiadkami, z mamami, które odbierają razem z nami dzieci z przedszkola. No ale właśnie, jak rozmawiać, jak mówić, żeby mówić trochę jak ty, w taki sposób zachęcający, przekonujący, a nie dydaktyczny, nachalny i napastliwy, bo no, polityka generuje w nas takie emocje. Wiesz co, ja mam takie powiedzenie, że przereklamowane jest słowo dyskusja, bo dyskusja zakłada, że ja przekonuję ciebie, a ty przekonujesz mnie. Jest to jakaś walka na argumenty, czyli walka. Ja wolę słowo dialog. Dialog czy rozmowa to jest to, co my w tej chwili robimy. Słuchamy siebie wzajemnie, zadajemy pytania, słuchamy odpowiedzi i pozostawiamy każdemu prawo do tego, żeby ostatecznie te decyzje podjął. W takim tonie jest zrobiona nasza kampania, bo jeżeli my mówimy czy to, to twój wybór. To jest właśnie taka rozmowa, jaką możemy prowadzić również pomiędzy sobą. Zadawać pytania, co jest dla ciebie ważne? Masz dziecko, chodzi do szkoły. Jak chciałabyś, żeby ta szkoła była? No taka. Niech ta twoja przyjaciółka, koleżanka, znajoma sama odpowie sobie. Nawet nie tobie, bo przecież nie chodzi o to, żeby tobie odpowiedziała. Tylko sobie. A potem zapytaj, jeśli chcesz i wiesz, jak ma wyglądać szkoła twojego dziecka. Jak ma wyglądać opieka zdrowotna nad tobą, czy twoimi rodzicami, czy twoim dzieckiem. Jeśli wiesz, jak chciałabyś, a najczęściej kobiety wiedzą, to dlaczego chcesz zrezygnować z szansy, żeby to właśnie tak było? Przecież to może tak wyglądać, jak ty chcesz, tylko musisz wziąć udział w podejmowaniu tej decyzji. Może nawet ucieknę od słowa musisz. Możesz. Widzisz, nawet ja mam skłonność do tego, żeby czasami używać takich słów, ale to nie jest najlepsze słowo. Możesz, bo to jest prawo. I dlatego podkreślamy, ale to jest twój wybór. Zrobisz, jak będziesz uważała. Ale pomyśl. Tak bym o tym rozmawiała, a jako materiały pomocnicze, podrzucające, podsuwające właśnie te kwestie, o które warto pytać, zachęcam raz jeszcze do naszego generatora na stronie, bo tam jest bardzo dużo pytań, dylematów, kwestii, które są dla kobiet ważne i wiemy, że są ważne, bo to sprawdziliśmy, więc każda z nas może wybrać sobie takie pytania, które będą ważne dla osób z jej otoczenia i zapraszać do rozmowy, zapraszać do pytania, a też rzucać takie pytania w mediach społecznościowych. Przecież korzystamy, to jest też potężna broń. Wydaje mi się, że też bardzo ważne jest, to też jest modne określenie, działanie na każdym szczeblu, że mówicie do kobiet młodych, no bo do nich adresowana jest kampania, ale nie ma znaczenia, czy one są z małych miast, czy z dużych miast, gdzie one pracują, czym się zajmują i czy to jest sąsiadka, czy to jest koleżanka z pracy, to jest niezależne, to jest demokratyczne dla nas wszystkich. To po prostu jest. Tak, i my się ogromnie cieszymy z tego, ponieważ, tak jak
powiedziałaś, ja reprezentuję inicjatywę Głos Kobiet i w tej inicjatywie jest bardzo dużo organizacji społecznych z taką przewodnią rolą ogromnie ważną Fundacji Batorego, ale są też inne organizacje i jest ich bardzo dużo i to, co nas cieszy, są wśród nas organizacje, które są z różnych regionów i z większych i z mniejszych miast. I dziewczyny przysyłają nam zdjęcia i filmiki akcji, które realizują z udziałem naszych tych materiałów, koszulek, wlepek, plakatów, z których korzystają, kiedy robią akcje, wychodząc na ulicę, rozmawiając z kobietami. Mamy zdjęcia z Dzierżoniowa, czy z Wałbrzycha, czy z Wrocławia, czy z Białegostoku, czy z innych jeszcze miast, nie wymienię wszystkich, ale jak słyszysz, to nie są tylko i wyłącznie te największe ośrodki, bo jesteśmy naprawdę wszędzie. No to jest ta piękna solidarność. Też zwróciłam uwagę na to, jakie grupy, jakie stowarzyszenia tworzą inicjatywę Głos Kobiet. I oczywiście jest Fundacja Batorego, która budzi jakiś respekt, jest dosyć szeroko znana, ale ramię w ramię z nią stoi Dzierżoniowska albo Konińska Rada Kobiet. Także to pójście na wybory to chyba nie tylko jest taki moment, kiedy robimy coś dla siebie, ale taki moment, kiedy można poczuć pewną wspólnotowość. Tak, właśnie to nam bardzo przyświeca i to też wspomniałyśmy, że jest kilka takich inicjatyw, które zorganizowały jeszcze inne organizacje kobiece, takich równoległych inicjatyw, którym my się przyglądamy z wielką życzliwością i absolutnie bez poczucia konkurencji. Wspieramy się i wzajemnie cieszymy z tego, że inne kobiety również postanowiły rozmawiać ze swoimi siostrami. Bardzo się z tego cieszymy. Tych inicjatyw w tej chwili jest bardzo dużo i bardzo liczę na to, że wszystkie razem rzeczywiście ruszymy ten krok w kierunku komisji wyborczych 15 października i dziewczyny pójdą za nami, kobiety pójdą za nami. Bardzo dużo rozmawiamy o inicjatywie, o działaniach, które obejmują właściwie cały kraj, ale no wszystko się od czegoś zaczyna. Podejrzewam, że w jakiś sposób zaczęło się od ciebie i stąd pytanie, dlaczego ty się tym zajęłaś? Wspominałaś już trochę o tym, że to nie jest twoja pierwsza kampania, że jesteś społeczniczką, że po prostu lubisz i potrafisz się angażować, ale co sprawiło, że tak bardzo w to poszłaś? My skrzyknęłyśmy się spontanicznie. Ja tutaj nie chcę jakoś swojej roli nadmiernie widzieć. Natomiast jeśli pytasz, dlaczego ja się w to angażuję, to tak myślałam nawet o tym ostatnio. Ja zostałam nauczona przez moich rodziców, żeby nie jeździć nigdy na gapę. Jeżeli widzisz nową metaforę. Nowo komunikacyjna. Albo metafory działają. Tak, ja się z tym absolutnie zgadzam. I ja po prostu czuję się odpowiedzialna zarówno, jeśli mieszkam na osiedlu, to się czuję odpowiedzialna za to, żeby była droga i jak wyjeżdżam razem ze znajomymi czy z przyjaciółmi, to się czuję odpowiedzialna za to, żebyśmy mieli zrobione zakupy i śniadanie. A jak mieszkam w kraju, który kocham, to się czuję odpowiedzialna za to, żeby się w nim dobrze żyło. Myślę, że to jest takie poczucie odpowiedzialności po prostu. Kto jak nie ja. Jeśli każdy by tak myślał, to pewnie byłoby nam łatwiej. To mógłby być moment, w którym zdecydowanie bez wstydu mogłybyśmy zakończyć tę rozmowę, ale mam jeszcze jedno pytanie. Możesz je uznać za takie ewaluacyjne, które zadaje się sobie na koniec. To jest bardzo nieładne słowo, niepotrzebnie go użyłam. Ale zastanawia mnie, co sprawi, że uznasz tę kampanię za sukces. Ona już w tej chwili jest pewnym sukcesem, bo sama mówiłaś, że są kobiety, które już dały się przekonać, że warto iść i niezależnie, którą kratkę się zakreśla, jeśli to po prostu wyrazić swoje potrzeby i oczekiwania. Ale jeżeli będzie już po wyborach, to czy to jest kwestia liczby, czy to jest kwestia rozmów, co sprawi, że odetchniesz i powiesz tak, to kawał dobrej roboty. Pewnie nie będziemy mogły tego uznać, tak wypreparować i uznać, że to jest tylko nasz sukces. W momencie, w którym działamy wspólnie, jest tak wiele takich inicjatyw, to będzie nasz wspólny sukces i tak to trzeba traktować. Ale akurat w tym przypadku on będzie bardzo policzalny, ponieważ wiemy, ile kobiet deklarowało, ile chodziło na wybory i zobaczymy, ile pójdzie. Więc jeżeli to się uda, jeżeli kobiety rzeczywiście ruszą w swoich sprawach, to będzie ogromny sukces i ogromna satysfakcja dla nas wszystkich. Myślę, że wszystkie razem wtedy, wszystkie organizatorki wszystkich kampanii powinnyśmy po prostu w jakimś jednym kręgu wspólnie, nie wiem, zatańczyć z radości. Ta świadomość, że dziewczyny wzięły sprawy w swoje ręce. To będzie największa radość. I ta świadomość, że, bo to nie zmieni się tylko na te wybory. I ja wiem, że jeśli pójdą raz, to pójdą i kolejny raz. I już po prostu uwierzą w to, że mogą wszystko.
że ich życie jest w ich rękach. No, czy może być coś piękniejszego? Ja nie mam wątpliwości, że to wszystko, o czym mówisz, to się po prostu wydarzy. Tak się właśnie stanie i dlatego już teraz gratuluję ci. Niech się stanie. Wszystkim organizatorkom, które zaangażowały się w tę kampanię, już teraz gratuluję. No, a tobie dziękuję za tę godzinę, za tę rozmowę, za wszystko, co powiedziałaś. Ja dziękuję państwu za uwagę, dziękuję tobie, Olu. Waszym i moim gościem była dzisiaj Zosia Sanejko z inicjatywy Głos Kobiet, która jest odpowiedzialna za kampanię profrekwencyjną To Twój Wybór. Ja też podpisuję się pod tym założeniem, pod tą sugestią, pod tą zachętą, żeby wziąć udział w wyborach, żeby pójść i przyznać sobie prawo do tego, że też ma się wpływ, też się zdecyduje i ten głos jest po prostu ważny. Idźmy na wybory. Tej rozmowy możecie posłuchać w internecie. Ona już na was czeka na Spotify, jest także na YouTubie. Mam nadzieję, że polecicie ją komuś, jakiejś koleżance, która waha się, która uważa, że to nie jest jej sprawa, że jej to nie dotyczy. Otóż ta rozmowa i wszystko, co powiedziała Zosia, jest dowodem na to, że to wszystko właśnie nas bardzo dotyczy, stuprocentowo wręcz. Możecie oczywiście pisać, korzystać z naszych adresów mailowych. Chciałabym coś jeszcze dodać, ale myślę, że wszystko to, co padło w trakcie tej rozmowy, powinno mieć czas i miejsce, żeby wybrzmieć. Dlatego powiem jeszcze tylko, że mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant. Drogowskazy.